Witam widzów. A z tym materiałem troszkę zwlekałem, bo chciałem go nabić jak po wbiciu pierwszej setki. No troszkę później to nagrywam, bo już mam setkę na jednej postaci na Void Knightie, gdzie grałem Warpathem pod Tuchenda. Na Falconerze mam 84 level już na drugiej postaci. Ostatnio troszkę mnie grałem. Dobra, ale chciałem pogadać o tym, co sądzę bardziej o wersji 1.0 i tych nowych rzeczach, niż o tych starych, które już były wcześniej. Bo ja grę mam już kupioną od gdzieś okolic 2019 roku. I przez ten czas do premiery gry pograłem z 400 godzin. Także chciałbym omówić głównie te nowe rzeczy, jakie są, jaka jest moja opinia o tym. I co by się dało, co trzeba poprawić, naprawić, czy też dodać. Także wejdę sobie na moją postać, na mojego najnowszego Falconera, bo będę musiał pokazać niektóre rzeczy, które są do zmiany. Także zacznijmy sobie od najbardziej oczywistej rzeczy, czyli od serwerów. Wszyscy spodziewali się tego, że serwery na premierę nie wytrzymają, ale bardzo dużo ludzi, w tym i ja, mieli nadzieję, że już kolejnego dnia, czy dwa dni później, wszystko będzie hulało, działać, pięknie, ładnie. Z tego co wiem, to 11 Hour Games popełnił błąd, dlatego że dodali patch zmieniający totalnie matchmaking w miastach, przez co wszystko się dusiło i były z tym mega, ale to mega problemy, nawet przez tydzień po premierze. Aktualnie wszystko działa ok, jest git, ale no te problemy jednak długo się trzymały. I no miejmy nadzieję, mam nadzieję, że na drugi sezon będą na przykład wdrożone kolejki, bo teraz te kolejki działały tak, że jedna osoba miała kolejkę, druga nie miała. Ja miałem coś takiego, że trzy razy się próbowałem logować, miałem kolejkę, czwarty raz zrestowałem grę i już kolejki nie miałem. Także te kolejki też raz, no nie działały, po prostu nie działały. Kolejna sprawa jest taka, że spadają FPS-y podczas najeżdżania na itemy. Na przykład na ziemi, jak mamy dużo itemów, przejdziemy sobie szybko przez nie, FPS-y potrafią ładnie zdropić. Tym bardziej po jakieś dwóch godzinach grania. Ja ogólnie zalecam zrestować grę po 2-3 godzinach, bo wtedy działa dużo gorzej. Chyba że macie kompa za 10 tysięcy, no to wtedy nie ma żadnego problemu. Kolejna sprawa jest taka, że nowe postacie są giga OP. Falconer robi powalone dipsy. Ja gram aktualnie tym moim Falconerem pod wybuchające cold ballisty. I ja na 77 levelu potrafiłem bić kryty po 250k. Gdzie na moim Void Knightie, ja takiego jak stoka nigdy, 50k nigdy nie widziałem kryta. Także no to jest giga OP. A taki Warlock z drugiej strony potrafi sobie załadować 60 tysięcy shielda. Czyli tego warda tutaj, nie? Osłony. 60 tysięcy. Więc z jednej strony mamy popieprzony DPS, z drugiej strony mamy powaloną przeżywalność. I to są dwie postacie, które weszły teraz na 1.0. Teraz miały premierę, nie? Wszystkie poprzednie postacie wydają się być lepiej zbalansowane, no ale te są ewidentnie popsute. Mają powalone przeliczniki. No i teraz przejdźmy sobie do bazaru, ponieważ ja gram w gildii kupieckiej. No jeszcze nie udało mi się bić 10 levela, a ten 10 level niewiele daje. Najważniejsze jest wbicie 8 poziomu. Ale nie o tym. Chciałem pogadać o tym, przejdę sobie na bazar, że w tej grze jest mega potrzebny system price checkowania przedmiotów. System, który pozwoli nam sprawdzić cenę itemów. Albo w grze, i chociaż jakby był do tego NPC, że wkładamy itemka, wyświetlają nam się afiksy, tiery, klikamy szukaj i pokazuje nam ceny itemów. To by było spoko, chociaż najlepsze by było coś takiego, nie wiem czy graliście w Torchlighta Infinite. Tam jest coś takiego, że klikamy sobie na item, otwiera nam się nowe okienko i wtedy możemy zaznaczyć sobie, kliknąć, że chcemy szukać itema na Auction House'ie i statystyka po statystyce zaznaczamy sobie różne kombinacje albo wszystkie naraz i sprawdzamy, ile dokładnie może być warty item z dokładnie
takimi statystykami, jakie chcemy zobaczyć. To byłby najlepszy pomysł. Wątpię, że go wdrożą. Tym bardziej, że insiderskie info aktualnie nie planują żadnego systemu price checka. Moim zdaniem to jest bardzo złe, bo itemy mają bardzo często totalnie losowe ceny. Przynajmniej jeżeli chodzi o itemy jakieś tam żółte czy fioletowe. No bo uniki to wiadomo, wchodzimy do NPC-a, wpisujemy nazwę unika, sprawdzamy sobie. Ale teraz jakbym chciał sprawdzić cenę tych butów, no to tak. Muszę sobie odpalić, czekajcie, muszę przejść na buty. I teraz tak, teraz dodali, że mogę sobie jeszcze otworzyć ekwipunek. Teraz w tym update'ie dzisiejszym, jak to nagrywam, poprzednio się nie dało, poprzednio jak odpalałem ekwipunek, to cały bazar się zamykał. Trzeba było na nowo. Teraz się da otworzyć, więc już jest lepiej. I teraz tak. Co ważne, ten subtype tutaj jest niepotrzebny, bo tutaj sobie wybieramy bazę butów. Nie wiem, no ja mam wrażenie, że rzadko dosyć wybierałem bazę, ale bardzo często afiksy. A żeby dostać się do afiksu, musimy za każdym razem kliknąć tutaj więcej. Moim zdaniem to powinno być zamienione. Subtype powinien być tutaj, po tej liście rozwijanej, a afiksy powinny być tutaj dostępne od buta, bo najczęściej je będziemy sprawdzać. Ale tak, chcę zobaczyć itemka. Czyli tak, cooldown recovery speed. Cooldown recovery speed. I mogę zaznaczyć sobie tier 7. Ile to może być warte? Low to high, pyk. No i teraz jest problem, bo takie buty minimum 100k. A czekajcie, to jest tier 7. To jest tier 6. Okej. Okay. Czyli źle. Czyli dajemy tier 6. No i tak. I jak widzimy, cena żadna. Tu mam jeszcze dwie staty. Dodge rating i siła. Ja nie mogę w żaden sposób tego sprawdzić. Bo jak dodam sobie siłę oraz dodge rating, to takiego przedmiotu nie ma. Dlatego, że te wszystkie statystyki szukam po tierze 6. Nie mogę na przykład wpisać jednej staty tier 6, a innej staty obojętnie, totalnie obojętnie jaki tier, nie? Tak samo nie da się szukać po rolkach. Nie ma nigdzie opcji wpisania rolki. Czyli tutaj mam na przykład 17% movement speeda. Może być od 10 do 20%. I ja nigdzie nie mogę wpisać, że chciałbym szukać itemy tylko, które mają najwyższą rolkę 20%. W unikach to jeszcze nie jest taki problem. Ale jak chcemy sobie kupić idola, na przykład na HP, tutaj health, pyk, i tutaj mamy rolki od 2 do 5 i od 11 do 30. Jak chcemy jakąś fajną rolkę, to musimy przeszukać, widzicie ile tu jest stron? 293 strony do przeszukania. Do najeżdżania na każdy przedmiot, żeby sprawdzać jakie ma rolki, bo nie mogę nigdzie tego wpisać. Nigdzie nie mogę tego wpisać. Więc to są dwa pierwsze problemy. Jeżeli chodzi jeszcze o price checka, to jeżeli nie chcą wprowadzać żadnego systemu na sprawdzanie cen itemów, aktualnie, patrzcie co ja tu mam. Mam zakładki sell. Jedna zakładka, druga zakładka, trzecia zakładka itemów na sell. Jak ja bym chciał sprawdzić cenę każdego z tego itema, to ja mam jakieś 2 godziny z głowy. 2 godziny mam sprawdzania itemów zamiast grać w grę hack and slasha, zamiast tłuc mobki. I kończy się to tak, że wystawiam itemy za totalnie losowe ceny i mam ich wystawionych aktualnie 310 itemów mam wystawionych, dlatego że wystawiam na oko. Taki hełmik, dexterity, necrotic, fire, resy. Fajna baza, myślę sobie, 55k. Tak o, nie sprzedał się. No i tak to wygląda, nie? Że itemy fioletowe i żółte mają totalnie randomowe ceny. Jeżeli chodzi jeszcze o sprawdzanie cen, to jak nie chcą tego robić, to niech udostępnią chociaż API, niech stworzą i udostępnią API bazaru, które umożliwi ludziom stworzyć coś takiego jak trade macro do POE, że będzie zewnętrzny program, którym będzie można sobie sprawdzać itemy, ceny itemów. I to by było zajebiste. Ale no nie wiem.
Nie wiem, czy nie zagram drugiej frakcji w drugim sezonie tego Circle of Fortune, jeżeli nie będzie press checka z drugiego sezonu. Nie wiem, zastanawiam się nad tym, bo aktualnie ciężko jest handlować, ciężko. Co jeszcze, co jeszcze? No przydałoby się, wiadomo, rozbudowa endgame'u, jakieś dodatkowe aktywności. Już zapowiedzieli rozbudowę monolitów, także będą pinnacle bossy. Także pracują, wiedzą, co chcą zrobić. Gra będzie rozwijana, to jest bardzo dobre. No i tak naprawdę, co, trzeba grać i ewentualnie czekać na drugi sezon, mam nadzieję, że zdecydują się. Najbardziej w tej grze brakuje mi tego price checka. Jak miałbym price checka, to mogę już grać do drugiego sezonu bez totalnie żadnego update'a. Nic mi więcej nie będzie potrzeba. No ale niestety. Ale ogólnie tak już końcowo, bo to chyba były wszystkie takie rzeczy, które mnie najbardziej irytowały. Trochę mnie też denerwuje przechodzenie tego dungeona, żeby zrobić legendary potential. Średnio lubię robić dungeony, a tego dungeona trzeba robić za każdym razem, jak chcemy wykraftować legendary potential. Ale tak ogólnie bardzo gierka mi się podoba, bardzo na plus. Ja już nabiłem chyba ze 100 godzin w tym sezonie, a niedawno wyszedł. Także jest mega fajnie. Tak mówię, jakby był ten price check, to bawiłbym się pewnie jeszcze lepiej. Miejmy nadzieję, że pomyślą nad tym do drugiego sezonu. Widzimy się kolejnym razem. Elo, jak macie coś, co wam przeszkadza, to możecie napisać.